kolejki w platformie. Panie Borku, my czekamy na radę. Proszę Państwa, mamy przed sobą porządek obrad. Jest dosyć porządku, który jest. W związku z tym na samym początku prosiłbym o samą dyscyplinę. Otwieram, pytam kworum. Lista obecności jest wpuszczona do podpisania. Pytam kworum i otwieram 36. sesję Rady Gminy 13 i 26 marca 2013 roku. Punkt pierwszy to przedstawienie porządku obrad. Państwo porządek obrad macie przed sobą. Będziemy głosować od punktu od druku numer 5, punktu numer 7. Pragnę również Państwa poinformować, że protokół z ostatniej sesji będzie na następnej sesji głosowany, dlatego że wpłynęły uwagi. Nie jesteśmy jeszcze gotowi z wydrukiem. Wpłynęły uwagi na piśmie, w związku z powyższym musimy się do tych uwag też Pani Basia to przepisuje. Była chwilowo na urlopie, w związku z tym. W związku z tym protokół z poprzedniej sesji będziemy głosować na sesji następnej. W punkcie pierwszym jest projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie przywrócenia tramwaju nr 11. Tego nie głosujemy, bo jest wymagane czasowe. Wtedy wypada, że odbyła się w przypadku komisji dzielnicy 13. Projekt uchwały w sprawie Komisji Edukacji. Też nie głosujemy. Projekt uchwały w sprawie powołania szkoły przewodniczącego dla synego. Też nie głosujemy. Głosujemy punktu 5. Projekt uchwały Komisji Rejestrowej w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu Rady Gminy z realizacji planu finansowego dzielnicy na 2012 rok. Kto za, kto przeciw? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do projektu? To proszę. Nasza komisja rewizyjna przygotowywała ten projekt. Ja również też na komisji rewizyjnej wniosek o wycofanie obrad sesji właśnie tego wniosku, aby przenieść na następny. Między innymi dlatego, że komisja chciała się, znaczy ja uważam, że powinien się lepiej zapoznać z częścią dotyczącą sprawozdań, które przysłały jednostki z realizacji, które początkowo być może to wynikło po prostu z nieporozumienia, ale nie komisja nie miała świadomości, że on jakby te sprawozdania, które sprawozdania z realizacji uchwał są częścią sprawozdania merytorycznego zarządu. I uważam, że komisja nie poświęciła im wystarczająco tyle uwagi, jak mówię na ewentualnie wnioskował dla tego, żeby przesunąć głosowanie na kolejną sesję. Z punktu widzenia prawnego by było wszystko ok, bo konsultowała się z naszym krajem. Rozumiem, że komisja podjęła. Komisja podjęła, no i nie wycofała. Nie wycofała. Ja pragnę Państwa tylko poinformować, że zarząd zgodnie ze statutem 14 dni przed radą przekazał, przed sesją przekazał, minimum 14 dni, bo tam więcej 14 dni przekazał do komisji rewizyjnej sprawozdanie. Zgodnie z wymogami to sprawozdanie wcześniej zostało przesłane do biura Rady Miasta, żeby sprawdzić pod względem prawnym, czy wszystko z formalnego punktu widzenia załączone. Na stole był włożony cały czas załączniki w postaci sprawozdań tylko przyszłych jednostek realizujących. Pragnę również przypomnieć, że jednostki realizujące odpowiadają za realizację, zarząd odpowiada, żeby prowadzić to na czas i odbywać zadania, natomiast do końca na realizację nie ma wpływu. W związku z tym złożyliśmy ponad 2 tygodnie temu o sprawozdanie w celu odbycia sesji adwokatorskiej. Nie za to poprawka tej komisji, która też tam była prawna, dylemat trzeba być z dwóch czy z jednego. Rok temu też ten dylemat, ale doszliśmy już po tym prawnie, że ma być z dwóch. Głosujemy. Kto z Państwa radnym jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu numer 5? Druk numer 5. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dwie osoby. Jedna jest przeciw. Ale przepraszam. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna.
14 za, 1 przeciw, 1 przeciw. Przystępujemy dalej, proszę Państwa, projekt uchwały zarządu w sprawie powołania składu osobowego zespołu redakcyjnego w Biuru Informacyjnym Gospodarka. To jest druk numer 6. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przepraszam bardzo, to jest o pomieszczeniu skargów? Tak. No nie widzę osób, które mają być pomieszczone, nigdy nie głosowałem w życiu, nie widzę osobami, które nie ma na sali. Sprawdzimy, który to jest druk, proszę Państwa, kto jest w tym druku, druk numer 620. Adam Roman. I nie wybieramy życie osoby, które nie ma na sali. Ale 2 i 3 to samo jest. Nie ma na sali. Proszę Państwa, 2 i 3 jest to samo, ale to możemy podczas głosowania. Natomiast jeżeli Państwo zgodzicie większość rady uważa, że osoby, które starają powinny być na sali, my głosujemy wyłącznie za dobrą rządzę. My jako zarząd projekt uchwały musimy przygotować, żeby się nie okazało, że zarząd ogranicza możliwość radnym pracy w Radzie. Natomiast od decyzji Rady należy, czy te osoby będą członkami poszczególnych komisji, czy zespołu redakcyjnego. Natomiast to musimy ze statutem taki wniosek jak później przygotować. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 6? Kto jest za wprowadzeniem druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Jaki jest wynik? Wprowadzono do początku obrad 8, pytanie do się troszeczkę głośniej. Następnie, proszę Państwa, projekt uchwały druku nr 7 w sprawie listy zadań powiatowych na 2013 rok. Sprawa dotyczy, proszę Państwa, macie Państwo przed sobą przeniesienie środków na policję. Chodzi o 5 tysięcy złotych, które planowaliśmy na remont, na zakup pojazdu. Po pierwsze, to jest to polityka miasta idzie w kierunku, że tak powiem, niefinansowania sprawy biurowa, a po drugie, komisariat na Zamoskiego dostał pieniądze na remont kapitalny przez najbliższe 3 lata po 1 000 000 złotych. W związku z tym liczymy na to, że ten komisariat będzie wydążał w sposób właściwy, bo jest chyba najgorzej. Czy nas po prostu tak jest? Jest jednym z najgorszych chyba w Krakowie, jeżeli chodzi o statek niższy. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Miejsce przystąpiło do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem druku nr 7? 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada w prawie do porządku obrad przybył tekst. Proszę Państwa, projekt uchwały według druku nr 8 w sprawie nadania szkoły imienia szkoły nr 26 w Krakowie. Chodzi o zmianę nazwy szkoły z obecnej nazwy Andrzeja Spuga, nieznanego poety czasu. Pisarza, tak jest. Pisarza socjalistycznego, który nie bardzo tutaj w tej epoce się może tam znaleźć. I grona pedagogiczne, rodzice zawnioskowali o zmianę nazwy na Marka Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za? Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 8?
16 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Ile mamy głosów? 16 za, 0 przeciw, zatrzymujący. Tyle lewa. Podział do porządku daleko na 8. Proszę Państwa, druk nr 9, uchwały zarządu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania stare podwórze mateczne. Otóż odbyły się spotkania, dwa bloki spotkań w sprawie planu zagospodarowania. I są to projekty dotyczące uwag do miejscowego planu. Głos zarządu w tej sprawie. Proszę Państwa, dziękuję za wprowadzenie porządkowe druk nr 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, do zatrzymujący. Projekt uchwały nr 9. Projekt uchwały do druku nr 10. Projekt uchwały zarządu szpadłowego miejskiego planu zagospodarowania stare podwórze Kazaliska. Porodna sytuacja. Głos na głos przeciw w tej sprawie. Widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 10? Głosujemy. 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Doprowadziła do porządku obrad druk nr 10. Tego uchwały do druku nr 11. To jest projekt zarządu w sprawie planu zagospodarowania stare podwórze, duże lasowe. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządku obrad druk nr 11. Projekt uchwały do druku nr 12. To jest uchwała zarządu stanu miejscowego planu zagospodarowania stare podwórze Rymanowskiego. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 12? 16 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Zaprowadziła do porządku obrad druk nr 12. Projekt uchwały, druk nr 13. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie zamierzenia inwestycyjnego na działkach przy ulicy Szafrana. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 13. 16 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządku obrad druk nr 13. Projekt uchwały Komisji Planowania też w ulicy Szafrana. Nie ma tego. Są dwie muzetki na ten sam obiekt. Rozumiem. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 14? 16 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wyważyła z porządku obrad druk nr 14. Projekt uchwały do druku nr 15. Projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie listy zadań remontowych placówek oświatowych szkół. Sprawa dotyczy, proszę Państwa, zmiany zadania szkoły nr 65. Chodzi o rozszerzenie zadania talentów i darów na remonty schodów wejściowych. Głos na przeciw tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 15. Druk nr 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządkowego druku nr 15. Projekt uchwały według druku nr 16 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o gminę ustalenie strefy płatnego parkowania typu C na obszarze starego podwórza Zabłosi. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 16? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 16. Projekt uchwały do druku nr 17. Projekt uchwały zarządu w sprawie przeniesienia środków w sprawie rzeczowego finansowego dla dziedzińcy na zadania priorytetowe. Chodzi o to, proszę Państwa, że tak jak Państwo, część z Państwa wie, chyba na komisjach albo z indywidualnych rozmów, przedstawiliśmy do wyglądu tablicy upamiętniających legionistów z podwórza, którzy zginęli do wspomnienia w 1934 roku, w czasie wojny zniszczone, a potem już nieodrestaurowane, zamontowane na budynku magistratu.
i szukając finansowania tych środków po przeanalizowaniu budżetu, nam się udało kupić komputer, laptop i materiał wyśmienny, tutaj częściowo zostały przywiezione. Udało się z tego budżetu wewnętrznego, że przekażemy kwotę 7000 zł. I to jest zmiana, że ta różnica finansowego była i jest opinia komisji rewizyjnej, czy to zostało? Pozytywna opinia komisji rewizyjnej. To jest pozytywna opinia komisji rewizyjnej. Głos zabrał przeciw w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za poradzeniem do porządku uwagi nr 17? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, do wstrzymującego za. Poradziła do porządku uwagi nr 18. Bez uchwały uchwały zmian budżetowych na 2013 rok. Jest, proszę Państwa, projekt, który jakby drugą część finansowania, dlatego cała ta z projektem są także na wydawało po 24 tysięcy złotych i proponujemy, tak jak Państwo macie siedzą środkami 6 tysięcy złotych z komputerzy do gazetki. Została podpisana, chciałem powiedzieć, w związku z tym, że na 20 tysięcy złotych na komputer jest sama. Można? 20 tysięcy złotych na gazetkę została podpisana umowa po przetargu na kwotę 7800 plus 6000 złotych, jeżeli chodzi o się zlecenie na realizację, będzie się wydarzyło, pozostała kwota zostaje przesunięta i wtedy 6000 złotych w komputerze gazetki, które zostaje, są przesunięte na 2200, zostaje, proszę Państwa, na materiały promocyjne dzielnicy, 4000 zł na tą tablicę i 13 tysięcy do zera. Razem, jak zbieramy jedne i drugie środki, to 24 tysięcy. Czy coś jakieś pytanie na te trudne do zapisu? Ale no lepiej teraz by jeszcze nie. No, to jest przeszedł. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za poradzeniem do porządku obrad druku nr 18? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Rada projektu porządku druku nr 18. Projekt uchwały według druku nr 19. To jest Komisji Praworządności w sprawie kandydatury na Narodową Nagrodę Bezpieczną Kraków na 2012 rok. Jest to kandydatura pana Staciego Aspirantem Grzegorza Sisłowicza, rejon dzielnicowy, drugi komisariat policji. Komisariat nr 5 w Krakowie z ulicy Zamojskiej. Jest to wniosek komisji. Otwieramy dyskusję. Głos za, dosłyszy w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za poradzeniem do porządku obrad druk nr 19? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządku obrad druk nr 19. Projekt uchwały do druku nr 20 w sprawie listy zadań kredytowego 2013 roku. Tu jest projekt Komisji Praworządności o dofinansowanie z rezerwy przedszkoli na 1750 zł w przedszkolach nr 57, 1900 zł w przedszkolach nr 91. Chodzi o dofinansowanie wcześniej już częściowo z finansowego punktu kamer w tych dwóch przedszkolach monitoringu. Jest opinia negatywna zarządu, w związku z tym, że my te środki wcześniej chcieliśmy przekazać tej rezerwy. Ale również rozmawialiśmy tu z panem przewodniczącym, że jeśli jakieś rezerwy się pojawią, kiedy się pochylimy na stołu, żeby te środki sobie kamer zrobić, oczywiście państwo możecie podczas dyskusji wyjdzie, że jak wcześniej przegłosujemy jedną albo na jedną, albo na drugie zadanie, to są te same środki pochodzące do rezerwy. Głos zabierze przeciw pan Borowski. Panie przewodniczący, w momencie, kiedy Komisja Praworządności przygotowała uchwałę, nie miała wiedzy, że nie ma fizycznej już rezerwy.
Jest. Znaczy jest, no ale że zarząd po prostu przygotował zadanie, które, że tak powiem, i to bardzo ważne zadanie. Pomimo tego, że nasza komisja złożyła bardzo uchwałę, muszę coś powiedzieć. Nie udało się to przez 5 kadencji przewodniczący dzieli załatwić tej sprawy. Muszę uczciwie powiedzieć, że wszyscy, bo w drugiej kadencji pan był też się panu wtedy nie udało, trzeci, czwarty, ja też byłem kiedyś w zarządzie, też nam się nie udało. I powiem państwu jedną rzecz. To jest jedyna okazja, żeby tą tablicę i tyle czoło za to, bo to jest naprawdę... Jak zrobimy? Ja mam nadzieję, że skoro będą pieniądze, to nie będzie jak zrobimy, tylko sprawa jest załatwiona. Bo jest to, można powiedzieć, dla dzielnicy najważniejsza rzecz, o którą przez 6 kadencji, można powiedzieć, była taką sprawą... Ważną. Bardzo proszę, że pan nie graźmy po kładzie. W tej sytuacji komisji doszliśmy do wniosku, że nie będziemy przekładać tego zadania, wycofujemy. Dobrze. Czyli komisja wycofuje tę wniosek. To jest druk numer 19. Ale komisja była uchwaliła, że wycofuje ten wniosek. To może panie Polku, jak komisja fizycznie tego nie zrobiła, rozumiesz pan po konsultacji poza komisją, jak będziemy głosować, jak wyprowadzimy tego do porządku, druk całkowicie spadnie. Druk, w związku z tym przegłosujemy, tak jak państwu mówię, jest to samo źródło finansowania. Rzecz jest ważna, ale wydaje się, że druk był zrobić montaż finansowy do sfinansowania tablicy. Kto z państwa zadań jest za wprowadzeniem druku numer 19? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki wynik? Pierwszy raz i pan historii radny wszyscy są za, ale przepraszam, to jest druk numer 20. To jest druk numer 20. Tak, bo 19, bo do kandydatu przegłosowaliśmy, oczywiście druk numer 20. Rada nie wprowadziła do porządku obrad druku numer 20. Proszę państwa, projekt uchwały do druku numer 21. Projekt Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu. Sprawa standardowa. Z tego nie wynika, pani przewodnicząca może podczas omawiania punktu zdolności. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 21? Dziękuję. To niemożliwe. Niemożliwe, bo pan wynalazł. Jeszcze raz. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 21? 14. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, kto wstrzymujący rada. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 21, ale lepiej dwa razy sprawdzić. Projekt uchwały według druku nr 22 w sprawie Komisji Infrastruktury Kobiet Zbycia działki w położonej przy ulicy Przewóz. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Opinia jest negatywna, jest to na dzisiaj przedep, który połączy ulicę Przewóz z ulicą Lipską. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 22? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący, 0. Wprowadziła do porządku obrad nr 22. Projekt uchwały nr 23. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie uściślenia zakresu zadań kredytowych Park Rzeczny Ogród Waszów. Chodzi o realizację miejsc postojowych. No, proszę państwa, to na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę dotyczącą rozdysponowania 100 tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą Parking Ogród Waszów. Jest to element Parku Waszów. I przez ten akurat parking przebiega
droga tuczniowa, przedep obsługująca część budynków. Otóż chodzi o to, że Ziki przysłał do nas informację w tej sprawie. W celu zajęcia stanowiska, jak również chodzi o to, że są tam drzewa inwentaryzacji, że ona nie jest aktualna, żeby przyspieszyć inwestycje. Otóż, żeby się w tej sprawie tak powiedziała, otóż istnieje możliwość dojazdu do tych budynków przez następne, bo jest jeden zaznaczony na mapie główny, ale są jeszcze dwa mniejsze plus trzeci z boku, bo to błonie jest tak przejeżdżane w różnych. No od na przykład są te boczne jeszcze. Natomiast przy tej inwestycji, tak jak rozmawiałem z Gicie, poszerzyłoby się ten boczny wjazd do momentu wybudowania drogi równoległej, która ma powstać do budynku przy ulicy, bo to są adresy od ulicy Myśliwskiej, bo docelowo według projektu parku ma wzdłuż budynku być równolegle rozbudowana droga. Była dyskusja, kto tą drogę będzie budował. Dzielnicy chyba na to nie będzie stać. Natomiast no, jeżeli byśmy utrzymali ten przedep, to byłaby niemożliwa inwestycja. No bo przechodzi przez środek tego parku. Natomiast można przedep następny, który jest to wzmocnić i poszerzyć. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Przystępujemy do głosowania, proszę Państwa, również w dyskusji będzie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 23? 17 za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 17 za, do przeciw, zresztą za wprowadzenie do porządku obrad nr 23. Projekt uchwały do nr 24 w sprawie powołania składu osobowego zespołu redakcyjnego i o tym informacyjnym. To jest wniosek złożył. Pan Tomasz Koliński. Też się poczuł pan za skończył. Został zorganizowany przez kolegę. Poczuł wędę. Poczuł nie do kobiet go ciągnie. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 24? Jest pan Tomasz Nosek. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw. Proszę Państwa, przystępujemy. 17 za. Było Pani Wasiu pretensje. 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Mógł ktoś nie wziąć udziału do głosowania? Proszę Państwa, projekt uchwały według druku nr 25 w sprawie komisji mieszkaniowej. Jest to wniosek mieszkaniowy. Będzie omawiane szczegóły podczas głosowania. Nie widzę, kto się. Nie widzę, kto się. Natomiast proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 25? 17 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, to przeciw, do wstrzymujący. Wprowadziła do porządku obrad nr 25. Trzy grupa radnych, komisje. Radny, mają jakieś jeszcze tutaj do złożenia? Nie jest. 45 minut i zaczynamy. A my dopiero jesteśmy w punkcie, gdzie prowadziliśmy do porządku obrad. Wszystko nie można, uprzejmie informuję, że nie można głosować na blok. Każda uchwała musi być głosowana osobą. An blok możemy, proszę Państwa, omawiać wszystkie uchwały na głosowanie. W związku z tym, że bogaty jest bardzo porządek obrad, bardzo bym prosił o samodyscyplinę.